Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Bartnicki, jestem dziennikarzem magazynu Historia do Rzeczy i Tygodnika do Rzeczy. Chciałbym powitać Państwa na debacie na temat nowej książki Piotra Zychowicza, Żydzi 2. Na początku informacja techniczna. Umówiliśmy się, że mamy czas do 16, później tu w tej sali jest koncert, więc jeśli nie zdążycie Państwo zadać jakichś pytań, a będziecie chcieli podpis autora, to przenosimy się na dół na stanowisko 112, stanowisko wydawnictwa Rebis. Oddam zaraz głos Piotrowi Zychowiczowi. Będziemy mieli dwie krótkie rundy wymiany opinii i zostanie nam czas na zadanie dosłownie trzech krótkich pytań na końcu. Naszym gościem jest oczywiście Piotr Zychowicz, redaktor naczelny magazynu Historia do Rzeczy, autor licznych kontrowersyjnych książek. Dobry. Tak? Dobry. Pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i Rafał Ziemkiewicz. Nie trzeba przedstawiać, człowiek instytucja, dziennikarz obu tytułów. Chciałbym zacząć od krótkiego, prostego pytania do Piotra Zychowicza. Zwykle poruszasz w każdej nowej książce wydawanej co roku inny temat, tym razem postanowiłeś wrócić do Żydów. Dlaczego? No dobrze, czyli ja pierwszy, tak? Dobrze. To może ja tak krótko gwoli wstępu. Matko, nie, to będzie wygodnie chyba rzeczywiście. No dobrze, to przede wszystkim chciałem bardzo Państwu podziękować za tak liczne przybycie. Współpanelistom za to, że zgodzili się wziąć udział w tej dzisiejszej naszej rozmowie i debacie. Prowadzącemu naturalnie, organizatorom i wszystkim innym zaangażowanym wydawnictwu Rebis, że ma cierpliwość do mnie i wydaje kolejne książki. Otóż, no rzeczywiście, dlaczego zdecydowałem się i skąd ten pomysł na tą książkę? Plany były inne, natomiast zainspirowało mnie do tego oczywiście ta, szukam dobrego słowa, awantura chyba to będzie najlepsze, czy też debata. Dobrze, awantura polsko-żydowska, która wybuchła parę miesięcy temu wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie i stała się rzecz bardzo niedobra, drodzy Państwo, to znaczy ta debata została zdominowana przez radykałów z obu stron. Krótko mówiąc, zamieniła się ona w naparzankę, w której były prezentowane dwa stanowiska zasadnicze. Pierwsze, z jednej strony podczas II wojny światowej występowały wredne, niewdzięczne Żydy, a z drugiej strony cudowni, wspaniali Polacy, a drugie stanowisko było takie, że byli cudowni, wspaniali Żydzi i rozszalałe jakieś antysemickie polactwo. Efekt był tego moim zdaniem gorszący i dla mnie bardzo przykry, to znaczy dwa narody, które zostały w straszliwy sposób dotknięte niemieckimi prześladowaniami i które padły ofiarą polityki III Rzeszy i tych wszystkich szalonych, obłędnych, narodowo-socjalistycznych projektów, w zasadzie walczą ze sobą, toczą ze sobą ostre spory, a odpowiedzialny za to wszystko, co się stało, czyli Niemcy, staje się jakimś tłem dla tej debaty polsko-żydowskiej i jakieś te kontury tych Niemców coraz bardziej się rozmywają i oni stają się jakąś taką abstrakcją. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście coś bardzo niebezpiecznego i niedobrego dla pamięci historycznej i dla prawdy. I ta książka, drodzy Państwo, jest próbą wyrwania się, taką propozycją moją na wyrwanie się z tego błędnego koła. A moim zdaniem sposobem na to jest tylko jedna rzecz, to jest znaczy prawda, a nie propaganda. Spojrzenie chłodne i analityczne, a nie spojrzenie plemienne. No i wreszcie w to, żeby w partnerze tej debaty widzieć człowieka, drugiego bliźniego, a nie wroga. I w to i przede wszystkim widzieć człowieka w tych ludziach, o których mówimy. I może żeby tak przyszedłem Państwu na pewnym przykładzie, to może bym powiedział o żydowskiej policji w getcie, krótko. Otóż znowu mamy do czynienia w gettach szeroko, ale ja się skupiłem na getcie warszawskim w książce. Więc mamy do czynienia z dwoma narracjami. Według pierwszej tej narracji to była po prostu banda zdemoralizowanych jakichś zbrodniarzy, która właściwie zajmowała się głównie pakowaniem swoich współbraci do wagonów bydlęcych jadących do Treblinki. No i właściwie wniosek z tego jest prosty. Żydzi sami właściwie dokonali Holokaustu, a własnymi rękami, a Niemcy tylko chyba podrzucili pomysł.
No a druga teoria, która się pojawia w tej debacie, czy też drugie spojrzenie na żydowską policję jest takie, że to były ofiary, takie same jak wszyscy inni żydowscy policjanci. To, co robili, było strategią przetrwania Holokaustu. W związku z tym nikt, ale to nikt nie może w ogóle ich krytykować i poddawać wątpliwość te czyny, których oni dokonywali. A ja jeszcze Państwu dodam, że kiedyś usłyszałem taki głos, kiedy podczas jednej dyskusji w Izraelu, że właściwie goje nie powinni się w ogóle zajmować żydowską policją, bo to nie są nasze sprawy, co właściwie oznaczałoby, żeby przyjąć takie podejście, że trzeba by zabronić Normanowi Davisowi pisać o polskiej historii, prawda? No kompletny absurd, każdy ma prawo pisać o tym, co mu się żywnie podoba. W związku z tym na przykładzie tych policjantów, drodzy Państwo, mnie się osobiście te dwie narracje wydają nieprawdziwe i staram się to na wielu przykładach i wielu naprawdę dramatycznych i drastycznych często dokumentach, które są cytowane w tej książce, udowodnić. To znaczy w samym getcie warszawskim było policjantów około 2000. No i wśród takiej dużej grupy ludzi byli oczywiście różni ludzie. Byli dobrzy, źli, byli zdemoralizowani, byli straszni, byli tacy ludzie jak naprawdę no, demoniczny karzeł Jakub Lejkin, który zorganizował tą wielką deportację latem 1942 roku. Był Schmerling, to był człowiek, który odpowiadał za Umschlagplatz, był żydowskim komendantem tego placu, gdzie pakowano ludzi do Treblinki i mi się wydaje, że to był sadysta, psychopata po prostu. I nie ma powodu, żeby o tym nie mówić. Nie uważam, żeby to był antysemityzm, jeżeli się mówi prawdę o czynach tego typu ludzi. Natomiast z drugiej strony byli tacy policjanci, którzy zachowali swoje człowieczeństwo, nie brali łapówek, nie tłukli pałą po głowie swoich współbraci. A kiedy przyszedł ten właśnie najbardziej dramatyczny moment w historii żydowskiej policji, czyli wielkie akcje deportacyjne, oni woleli zdjąć czapkę, rzucić ją pod nogi SS-manów czy gestapowców i z podniesioną głową wsiąść do pociągu, do Treblinki i zachować swój osobisty honor i tam zginąć. I warto pamiętać o tym, że no w tej żydowskiej policji również występowały rozmaite postawy i nie powinno się tej całej formacji jakby do jednego worka wsadzać. I teraz wrócę jeszcze do tego momentu najbardziej przerażającego, czyli wielkiej deportacji, która rozpoczęła się 22 lipca. To jest, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał książkę Calela Perechodnika, żydowskiego policjanta z getta w Otwocku. Na pierwsze wydanie było, czy ja jestem mordercą. No jest to absolutnie pokazanie katuszy moralnych, jakie przeżywał ten człowiek, który się brał udział w tych deportacjach własnych współbraci, ale cały dramat tej sytuacji, drodzy Państwo, polegał na tym, że Niemcy wprowadzili taki zapis, że każdy żydowski policjant, który brał udział na przykład w akcji deportacyjnej w Warszawie, miał obowiązek dostarczyć na Umschlagplatz 5 łebków, czyli złapać po prostu 5 Żydów na ulicy, dostarczyć ich do tych transportów jadących do Treblinki. Jeżeli by tego nie zrobił, to jego własna rodzina zostałaby uśmiercona w obozie zagłady. I teraz, oczywiście można, drodzy Państwo, z poczucia teraz współczesnej, powiedziałbym, wygodnego momentu oskarżać tych ludzi o to o dokonywanie potwornych rzeczy, no ale warto sobie oczywiście zadać pytanie, co my byśmy zrobili na ich miejscu, gdyby był taki wybór, to znaczy albo moja rodzina, albo cudza. I jest to chyba bardzo trudne pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. I chodzi mi o to w tej książce, bo staram się właśnie pokazać z jednej strony te najbardziej potworne i drastyczne zachowania żydowskich policjantów, straszliwe łapówkarstwo, przepijanie potwornych pieniędzy zarobionych na przemycie w knajpach i w szulerniach getta. I to jest rzeczy, które się działy i to jest, nie ma powodu, żeby, tak jak powiedziałem, o tym milczeć, no, ale z drugiej strony nieco bardziej zniuansować ten obraz. Dlaczego? Dlatego, że taką ogólną myślą, która przyświeca mi podczas pisania tej serii niepoprawnych opowieści, niepoprawnych politycznie, jest to, że nie ma czegoś takiego jak wina kolektywna, co powtarzam za każdym razem, tylko i wyłącznie wina indywidualna i każdy człowiek odpowiada za własne czyny. Nie ma złych narodów, są tylko źli i dobrzy ludzie. I na tej samej zasadzie sporą część tej książki poświęciłem granatowej policji, czyli polskiej policji generalnego gubernatorstwa. Znowu temat nie bardzo leżący wielu historykom. I znowu macie Państwo do czynienia z dwoma narracjami, czarną legendą granatowej policji i białą legendą. A rzeczywistość jest jak zawsze, to znaczy w tak dużej zbiorowości ludzi, jaką była ta policja, występowały różne rozmaite postawy i byli
policjanci, polscy policjanci z granatowej policji, którzy Żydów tropili, Żydów mordowali i Żydów ograbiali. To nie była wcale rozkaz niemiecki, tylko robili to z własnej inicjatywy. I byli tacy również. Ale była olbrzymia ilość policjantów polskich, którzy bardzo dobrze służyli polskiemu społeczeństwu, którzy byli członkami podziemnych struktur Armii Krajowej, PKB i innych tego typu formacji. Byli to ludzie, którzy uważam, że zachowali się, mimo tego, że już podporządkowani byli rozkazom niemieckim, zachowali honor i byli dobrymi Polakami. Także na tej samej zasadzie uważam, że ten sam klucz powinniśmy stosować do polskiej policji, generalnego gubernatorstwa i do żydowskiej policji w gettach. Dlatego, że Polacy i Żydzi, drodzy Państwo, moim zdaniem, wbrew zwolennikom tak zwanego idealizmu plemiennego, którzy są bardzo rozpowszechnieni w obu naszych narodach, niczym się nie różnili od innych przedstawicieli innych nacji. Występowała wśród nich rozmaite postawy i trzeba w ten sposób o tym chłodno, spokojnie dyskutować. I myślę, że to trochę takie oczywiste rzeczy, prawda, ale wydaje mi się, że przyjęcie takiej perspektywy i takiej platformy to powinno oczyścić nieco tą atmosferę wywołaną tą awanturą o ustawę IPN-owską. Ja oczywiście jestem skromnym dziennikarzem, piszę tylko artykuły i książki historyczne. Gdzie mi tam do tych wielkich, prawda, ministerialnych głów, które jeżdżą limuzynami i wymyślają takie wspaniałe rzeczy jak nowelizacja ustawy o IPN-ie, ale wydaje mi się, że jednak takie podejście więcej by dobrego przyniosło stosunkom polsko-żydowskim i przede wszystkim wizerunkowi Polski i polskiej historii na świecie niż co się stało parę miesięcy temu. Także zapraszam do dyskusji, jakby to jest takie próba jakiegoś takiego podjęcia trochę innego spojrzenia na te tematy, nieco bardziej wyważonego i próby pokazania tych dramatycznych wydarzeń z obu perspektyw, a nie tylko z jednej, jak to się często pisze, czyli albo z polskiej, albo z żydowskiej. Także to tyle woli takiego wstępu i myślę, że tą debatę dzisiaj właśnie tutaj wspólnie zainicjujemy. Dziękuję za wstęp. Chciałbym prosić o zabranie głosu pana redaktora Liścickiego. Ale tak bez pytania? Bez zadanego pytania? Tak w ogóle. Dobrze, tak w ogóle to powiem, co że... Robić? Tak, co robić? Tak w ogóle to powiem, że bardzo się cieszę, że kolejne tomy, czy kolejne książki Piotra Zychowicza wychodzą, bo rzeczywiście one pokazują świat znacznie bardziej skomplikowany, niż to się na ogół przyjęło widzieć. Ale przy tej całej komplikacji, przy tych różnych losach, przy tych różnych formach, bo w tej książce są i wywiady, i teksty publicystyczne, prawda, i teksty takie bardziej historyczne, to co mi wydaje się, że jest też bardzo dużą zaletą, to za każdym razem opisując czy to policję granatową, czy policję żydowską, uwzględnia to, co jest absolutnie kluczowe dla oceny jakiejkolwiek działalności w czasie II wojny światowej na terenach Generalnej Guberni, czyli czynnik niemiecki. I gdybyśmy tak naprawdę chcieli powiedzieć, gdzie tkwi istotny problem w tych relacjach czy w tych dyskusjach polsko-żydowskich, tak sądzę, to jednym z najważniejszych problemów jest to, że często, szczególnie jeśli słychać oskarżenia pod adresem Polaków, to ten czynnik niemiecki występuje albo się prawie w ogóle nie objawia, albo jest gdzieś na marginesie. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których ta dyskusja wydaje się być tak trudna. Ponieważ bez uwzględnienia czynnika niemieckiego, to znaczy bez uwzględnienia tego, że wszystkie prawa od 1939 roku, sposób działania wszystkich instytucji państwowych, instytucji służących terrorowi, służących, prawda, podbojowi i opanowaniu tej części kraju były podporządkowane bezpośrednio Niemcom, nie można zrozumieć zachowań różnych grup społecznych. I niezależnie od tego, że zgadzam się z tym oczywiście, że ludzie są różni, mają różne charaktery, niektórzy w sytuacji trudnej okazują szlachetność, taka jest niestety zawsze mniejszość. Większość dostosowuje się i korzysta z tej sytuacji i w związku z tym raczej ulega pewnym niecnym instynktom czy złym ciągotom, to jednak odpowiedzialność przede wszystkim spoczywa na tych, którzy za ten stan odpowiadają, prowadzą daną politykę, przygotowują prawo i mają w rękach instrumenty władcze. I jest też prawdą, że, bo Piotr Zychowicz mówi trochę takiej symetrii, prawda, że są Żydzi, którzy uważają, że nie wolno w ogóle nic złego o Żydach powiedzieć, są Polacy, którzy uważają, że też nie wolno nic złego powiedzieć o Polakach. W tym sensie oczywiście ja zgadzam się, że takie grupy występują po obu stronach, ale, i tu jest moim zdaniem zasadnicza różnica, znacznie częściej można spotkać tego typu niechęć do rozmowy i takie zbiorowe oskarżenia po stronie istotnych osób reprezentujących środowisko
żydowskie. Przez istotne rozumiem znanych publicystów, dziennikarzy, polityków, ministrów, a nawet premierów, co mogliśmy zobaczyć przecież, czy to w przypadku wykonania pana Netanyahu, czy innych, niż po stronie polskiej. No, prawdę powiedziawszy, jeśli mówimy tutaj o kwestiach symetrycznych, to jeśli premier Izraela mówi o tym, że w Polsce dochodziło do systematycznego mordowania Żydów, a tak przecież powiedział, to czy ktoś z państwa sobie wyobraża, że jakikolwiek polski premier po 1989 roku odwróciłby to, używając tej symetrii, o której posługuje się Piotr Zychowicz, i powiedziałby coś podobnego, prawda, w drugą stronę? No oczywiście nie, tak? Znaczy, stąd mimo tej, dlatego uważam, że ta symetria w tej dyskusji jest pozorna. Pozorność nie polega na tym, że po obu stronach nie znajduje się stanowisk skrajnych, bo to jest naturalne. Problem polega na tym, że o ile po polskiej stronie uważam, że jednak jest to mimo wszystko stanowisko skrajne, to znaczy nie to przekonanie, że Polacy byli aniołami i że wszyscy Polacy w czasie wojny zachowali się wspaniale, jest owszem reprezentowane, ale moim zdaniem jest ani nie dominuje, ani nie jest obecne, nazwijmy to, wśród zabierających głos historyków, publicystów, ważnych polityków, to po drugiej stronie niechęć do spojrzenia na winy Żydów i chęć i gotowość przypisywania szczególnie Polakom udziału w zbrodniach na Żydach jest wyjątkowo często spotykana, i stąd to ta równowaga wydaje się być często pozorna. Czy właściwym sposobem, jak Piotr zaproponował, jest pokazywanie rzeczy, na ile to możliwe, no, bez emocji i w taki sposób stonowany? No, tak byłoby oczywiście najlepiej. To znaczy ideałem byłaby dyskusja, gdyby można było rozmawiać o poszczególnych przypadkach, umieszczać je w kontekście, pokazywać jak one wyglądały, i taka dyskusja byłaby rzeczywiście piękna i nie budziłaby tak potwornych emocji, tyle że jest to obraz nieco utopijny i niestety wydaje mi się, by na razie mało prawdopodobne. No, jeśli znany bardzo historyk, właściwie nie wiem, wykształcenia historyk, no, powiedzmy pan Grabowski, nagle zaczyna twierdzić, prawda, że Polacy zamordowali 200 tysięcy Żydów, to w oczywisty sposób nie robi tego po to, żeby wszcząć dyskusję o poszczególnych przypadkach, tak, tylko żeby wywołać szok, awanturę, skandal, zamieszanie i żeby osiągnąć w tym sensie, prawda, takie reakcje. Najchętniej oczywiście, żeby jeszcze został, nie wiem, zaatakowany, albo coś mu się stało, bo wtedy ta prowokacja byłaby całkiem udana. Problem polega oczywiście na tym, i to jest właśnie znowu ta sytuacja braku symetrii, że takie rzeczy można mówić publicznie i nie jest się z tego powodu skompromitowanym, prawda? To znaczy, jeszcze nie wiem, parę lat temu mówiło się o kilku tysiącach zabitych Żydów, o kilkunastu tysiącach przez Polaków, po kilkudziesięciu, no a teraz jest o 200 tysiącach. Zakładam, że w tym tempie, jeśli będą rosły te szacunki takich historyków, czy takich ludzi jak pan Grabowski, czy pan Gross, to może za, nie wiem, za rok czy za dwa lata dojdziemy do 500 000, tak? Tylko problem polega na tym, że w tej dyskusji, mimo że wypowiada się takie sądy często jawnie absurdalne i niedorzeczne, to z tego nic nie wynika. To znaczy ktoś, kto jest profesorem, czy był profesorem historii na ważnym uniwersytecie amerykańskim, kanadyjskim czy jakimś innym, nadal nim pozostaje, a to, co on przedstawia, jest traktowane jako ważna, miarodajna opinia autorytetu, prawda? No, z jednej strony w związku z tym chciałbym znowu, jeśli mówimy o symetrii i o tej rzekomej symetrii, to chciałbym zobaczyć osoby obdarzone takim autorytetem i taką pozycją, które by, że tak powiem, odwróciły to i reprezentowały tę wizję, że Polacy byli geniuszami, aniołami, nic nie robili, tylko walczyli i byli tacy wyjątkowo szlachetni, po odpowiadających po polskiej stronie, która by odpowiadała temu. No, mam wrażenie, że trudno byłoby takie osoby spotkać i takie osoby wskazać. I rzecz ostatnia, którą chciałem powiedzieć, skąd moim zdaniem się bierze ta nierównowaga? Ona występuje moim zdaniem w tym punkcie, że dla strony, czy dla dużej części, bo zgadzam się oczywiście, trzeba zawsze używać ostrożnego sformułowania, mówi słowo niektórzy, zdarza się większość albo mniejszość, nie posługiwać się ogólnymi kwantyfikatorami, bo one są zawsze krzywdzące, ale jeśli mówimy już teraz właśnie w kategoriach jednak pewnego zjawiska społecznego, to wydaje mi się, że znacząca część, powiedziałbym tak, środowisk żydowskich uważa, że Holokaust jest czymś całkowicie wyjętym spoza tej formy uprawiania historii, którą proponuje Piotr Zychowicz. To znaczy, że to nie jest coś, o czym można dyskutować jako każdym innym zdarzeniu historycznym, tak? Tylko że to jest, jakby to powiedzieć, wyjęte z tej historii, i nagle właśnie pojawia się to przekonanie, że skoro mamy debatować o Holokauście tylko w taki sposób, że to mogą robić sami
Żydzi, a jak już się ktoś zabiera za to z innej strony i jeszcze co więcej wykazuje jakąś formę krytycyzmu, natychmiast łatwo go oskarżyć o antysemityzm. Więc powiedziałbym tak, podsumowując, owszem, istnieje niewłaściwa symetria różnych grup, które zbyt upiększają swoje własne losy i są bardzo niechętne do dostrzegania win, że tak powiem, po swojej stronie narodowej, ale ta symetria moim zdaniem jest nieco złudna, ponieważ po jednej stronie polskiej jednak wciąż są to grupy, jakby to powiedzieć, mniejsze i nie tak znaczące, a po stronie środowisk żydowskich można znaleźć osoby nieporównywalnie bardziej wpływowe, bardziej znaczące i ten punkt widzenia nie jest tylko punktem widzenia poszczególnych publicystów, ale jest częścią widzenia niemal polityki, nazwijmy to, państwa i to już sytuację zmienia. Bardzo dziękuję. Tym razem będzie pytanie. Chciałem zapytać pana Rafała Ziemkiewicza, jak poradzić sobie z problemem tej asymetrii? Piotr Rzychowicz proponuje rzetelną dyskusję o poszczególnych przypadkach, ale z drugiej strony Rafał Ziemkiewicz jest chyba osobą, która tej asymetrii doświadczyła i może coś na ten temat opowiedzieć. Z drugiej strony przesunięcie w stronę ustawy o IPN pokazało, że no jednak tak radykalne kroki przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego. Rafał Ziemkiewicz, co możemy z tym zrobić? Nie spodziewałem się pytania, bo już sobie ułożyłem w takim razie, że zacznę od podziękowań, że mnie tu zaproszono i dla Państwa, że Państwo przyszli i podzielę się z Państwem taką anegdotą, że Piotrowi Zychowiczowi zawdzięczam to, że znalazłem się na jakiejś oficjalnej liście antysemitów Uniwersytetu w Hajfie. Znaczy zawdzięczam to oczywiście niejakiemu panu Pankowskiemu, to jest taki zawodowy jeden z ludzi, którzy żyją i to nieźle z jeżdżenia po świecie i opowiadania o polskim antysemityzmie, ale on mnie tam wpisał na tę listę, bo to on polską część listy układał, o ile mi wiadomo, i on mnie tam wpisał z takim uzasadnieniem, że jestem autorem książki, w której pisze, że Polska w 1939 roku powinna wejść w sojusz z Hitlerem. I to już nie chodzi o pastwienie się nad stanem umysłu tego pana, któremu no, płacą za to, że nie może znaleźć żadnego antysemity i mylą mu się książki i nazwiska i tak dalej. Tylko chodzi o to, że jakby widzicie państwo na tym przykładzie, jak łatwo jest zostać antysemitą. No, po prostu łatwo jest, tak samo jak żeby zostać faszystą w dzisiejszym świecie, wystarczy, nie wiem, zboczonemu chłopcu nie pozwolić wejść do damskiej toalety, to już jest faszyzm. Tak samo to pojęcie antysemityzmu zostało sprowadzone już do jakichś kompletnych nonsensów, wytarte, ośmieszone. Dzisiaj przeczytałem na Twitterze światłą opinię innego zawodowego łowcy czy zawodowego tępiciela polskiego antysemityzmu, czyli pana profesora Bilewicza, który polemizując z Forum Żydów Polskich, które z kolei polemizowało z tygodnikiem Newsweek, który to tygodnik opierając się, czy właśnie przekręcając raport CNN, przypisywał szczególny antysemityzm Polakom, Forum Żydów Polskich podkreśliło, że z tych badań, na które się Newsweek powołuje, badań CNN-u, wynika, że w Polsce jest największa akceptacja dla istnienia państwa Izrael. 64% Polaków mówi, że Izrael ma prawo do istnienia jako państwo, gdy średnia europejska jest poniżej 50%. I okazuje się, że to też jest dowód, że w Polsce jest szczególnie silny antysemityzm, bo jeśli ktoś popiera Izrael, to znaczy, że chce, żeby Żydzi byli jak najdalej od Polski, tak? Czyli nienawidzą Polacy Żydów i dlatego popierają Izrael, co jest quod erat demonstrandum, tutaj powiem taką formułą. Czego się dowiedzieliśmy z tej ustawy o IPN-ie? Nieszczęsnej, zawsze w naszym środowisku, akurat tutaj Piotr je ja pisaliśmy i inni autorzy też, że jakikolwiek, tak samo jak Holocaust Law jest, czyli ściganie, karanie za negowanie Holokaustu jest jakimś absurdem, tak sięganie po narzędzia prawne dla ochrony dobrego imienia Polski było bardzo złym pomysłem, mimo że oczywiście twórcy tej ustawy w ogóle nie sądzili, że to w jakikolwiek sposób Żydzi się do tego odniosą. Ona była przecież wymierzona głównie w innym kierunku. Więc pomijając to, że była to bardzo niefortunna i delikatnie mówiąc nieszczęsna ustawa, to ona nam pokazała, że istnieją ogromne pokłady nienawiści do Polski. I tutaj, ale też pokazała coś pozytywnego, że w Polsce nie ma antysemityzmu tak naprawdę. Poza dlatego właśnie ludzie typu pana Pankowskiego czy Bilewicza muszą roić jakiś, wymyślać antysemitów, strugać z banana ten antysemityzm, bo z tego żyją, prawda, więc trudno się im dziwić.
Co mam na myśli? To, że kiedy w Polsce pan Maciej Giertych w 90 roku, startując z próbą odtworzenia ruchu narodowego, wystąpił w pierwszych wolnych wyborach w 91 roku z hasłem, cytuję z pamięci, ani Żydokomuna, ani Żydosolidarność, to dostał tam 0,002% głosów. Potem był pan Tejkowski, potem był pan Brykczyński, potem był pan Bubel. No było wielu ludzi, którzy próbowali użyć antysemityzmu jako, czy żydofobii, może lepiej używać tego typu określeń. Tych emocji usiłowali używać. No i jakby ich poparcie wyborcze przypominało zawartość alkoholu w soku jabłkowym. No gdzieś tam w tych granicach ułamka procenta. Natomiast atak na Polskę pod hasłem Polacy są winni Holokaustu i nie chcą się z tego rozliczyć i czy muszą zostać rzuceni na kolana i upokarzani. Gdzieś tam w tle jeszcze są do tego roszczenia finansowe oczywiście. To jest hasło, na którym pan Jarlapid chciał wygrać wybory. I dlatego nastąpiła licytacja między nimi a Benjaminem Netanjahu. O obu tych panach pisałem zresztą, co mi zapewniło trwałe miejsce w Muzeum POLIN. Oni się licytowali o realne poparcie społeczne. Czy w Polsce jest nie do pomyślenia, żeby się dwóch polityków klasy, nie wiem, jeden urzędujący premier, a drugi poważnie rozpatrywany jako kandydat na premiera, licytowali się, który z nich bardziej nienawidzi Żydów, widząc w tym klucz do serc wyborców. Więc taka jest różnica między nami. U nas antysemityzm jest to całkowicie głuchy klawisz. Dla mnie jest to najzupełniej zrozumiałe, no bo ponieważ wytaczanie dział przeciwko Żydom w Polsce dzisiaj nikomu nie rozwiązuje żadnego problemu. A w przeciwieństwie do sytuacji przedwojennej, tak, kiedy były rzesze ludzi młodych, aspirujących do awansu społecznego, którzy się czuli zablokowani przez okupujących w ich pojęciu, prawda, rozmaite zawody najbardziej atrakcyjne, lekarskie, prawnicze, zajmujących tam miejsca i rozdających karty Żydów, więc jeżeli im się mówiło wywalmy Żydów z Polski, to dla nich to oznaczało, my będziemy mogli normalnie wreszcie zacząć funkcjonować, zostaniemy tymi, zajmiemy te wysokie stanowiska, do których aspirujemy, a nie będziemy gdzieś tam spychani na bok. Jeżeli były 3 miliony bezrobotnych i 3 miliony Żydów w Polsce, to jeżeli padało hasło wyrzućmy Żydów z Polski, bo to było najstraszniejsze hasło, do którego się polski antysemityzm posunął. On nigdy nie miał eksterminacyjnych zapędów. No to prymitywny umysł myślał, że będzie 3 miliony Żydów mniej, to te 3 miliony miejsc pracy będą dla nas i rozwiążemy, i to rozwiąże mój problem, że ja nie mam z czego żyć. Ja już tam innych napięciach społecznych nie mówiąc. Był materiał i tylko wtedy, jak jest jakiś materiał, to wtedy rozpętanie takich emocji się politycznie opłaca. Co jest przyczyną, że te emocje istnieją w Izraelu? Co jest przyczyną, że jak dzisiaj, jak wtedy napisałem po tej sprawie, że co już mogę powtórzyć dzisiaj z przykrością, że przez wiele lat żyliśmy w złudzeniu, że Izrael ma szlachetną twarz Szewacha Weissa, okazało się, że właśnie ma twarz Jara Lapida niestety i musimy to przyjąć do wiadomości. Jakie są tego przyczyny? To jest wewnętrzny problem Izraela, o tym nie chcę mówić tutaj, bo to nie o tym jest książka. Natomiast ta nuta optymizmu, która z tego wynika przy długiego wywodu w moim przekonaniu, to jest to, że jest właśnie w Polsce miejsce na prawdę, bardzo ciekawą. I tutaj o książce mogę powiedzieć, że to jest książka, która naprawdę jest, proszę Państwa, szalenie ciekawa, dlatego że to jest wiele książek w jednej. Bo no, na przykład Piotr Jakon, redaktor naczelny Historii do Rzeczy, stworzył taką formę wywiadów z autorami różnych ważnych, sławnych książek, którzy w tych wywiadach streszczają mniej więcej swoje książki. W związku z czym tutaj kilka tych wywiadów jest. Można je potraktować i tak pewnie ci autorzy je traktują jako zachętę do przeczytania całej książki, bo w sumie o to chodzi, ale też można potraktować jako tak zwany digest i przeczytać, czytając, kupując Piotra Zychowicza, kupujecie Państwo streszczenie, już nie pamiętam, 7-8 sławnych książek. Nie, Rafale, chodzi o popularyzację czytelnictwa, oczywiście. Tak, zyskujecie Państwo zajawki tych książek, które Was niewątpliwie zachęcą do tego, żeby te książki w drugiej kolejności kupić, ale w pierwszej trzeba kupić tę, oczywiście. Część z nich w ogóle nie jest wydana w Polsce, prawda? I część z nich trzeba czytać w oryginałach, tak. Natomiast
To jest tylko jedna część z tej książki, jak widzą ci, którzy ją mają, te wywiady. Druga część to jest szereg tekstów nie dotyczących wyłącznie Holokaustu, nie dotyczących wyłącznie policji żydowskiej czy tego typu tematów, ale dotyczących również na przykład powstania Izraela. Bardzo ciekawe historie. I co jest ważne, uważam, te historie właściwie przynoszą, tak naprawdę, jakby się zastanowić, to przynoszą argumentację dla tych, którzy Żydów lubią i dla tych, którzy Żydów nie lubią. To znaczy, na przykład opisując sprawy izraelskie, pokazuje Piotr wiele rzeczy zupełnie wzbudzających podziw w tym, jak to państwo organizowane, ale też pokazuje, z jaką bezwzględnością graniczącą ze zbrodniczym wyrachowaniem i cynizmem potrafił Izrael działać i jego służby specjalne. I co prawda nieliczenie się z jakimikolwiek innymi względami czy z kimkolwiek innym, to tutaj widać. I charakterystyczna rzecz, że kiedy książka weszła już do obiegu czytelniczego, zaczęła być komentowana w mediach społecznościowych, to wielokrotnie pojawiło się takie zdanie, że tą książką to Zychowicz podpadnie i jednym i drugim. Nikt nie zauważył, że ta książka się powinna spodobać i jednym i drugim. No bo mówię, każda strona, przyjmując ten podział skrajności, także są takie skrajne sytuacje, mówią całe złoto Żydzi, Polacy samo dobro i całe złoto Polacy, Żydzi samo dobro. Każda z tych stron znajdzie argumenty na swój ten, ale jakoś panuje przekonanie, że to nie ma znaczenia. Ważne, że każda zobaczy tam casus belli, powody do oburzenia i coś takiego. Ja całe życie sobie powtarzałem, jak Ziemkiewicz, jak ci Żydzi nazywają antysemicie Żydem, to znaczy, że wszystko jest w porządku. I Piotrowi mogę zadedykować tę swoją maksymę z całym przekonaniem, że po tej książce zostanie przez niektórych nazwany antysemitą, co jak mówię dziś już właściwie nic nie znaczy, bo jak z takich fajnych ludzi jak ja się nazywa antysemitami, prawda, to każdy wie, że to znaczy, że to coś dobrego. I zostanie nazwany Żydem też, czy jakimś tam filosemitą, czy jakimś tam, nie wiem, agentem wpływu żydowskim. I to znaczy, i to samo w sobie wydaje mi się, będzie najlepszą recenzją i najlepszym podsumowaniem tej książki. Podobnie zresztą, jak to było z poprzednim zbiorem rozmaitych judaików by Piotr Zychowicz. Tak, no to ja jeszcze może tak powiem, rzeczywiście Rafale, ale to podejście pokazuje brak życzliwości ludzkiej ogólnie rzecz biorąc, że zawsze doszukują się tego złego, ale to się jeszcze, drodzy Państwo, wzięło z czasów, kiedy byłem podwładnym Pawła Lisieckiego siedzącego koło mnie w Rzeczypospolitej i tak się zdarzyło, że pisałem o Bliskim Wschodzie i przyjęliśmy taką żelazną absolutnie zasadę, której nigdy nie odstępowałem, że cokolwiek się tam działo na Bliskim Wschodzie, to zawsze dzwoniłem do Izraela, do Izraelczyka, reprezentującego tamten punkt widzenia i zawsze musiał być jakiś Palestyńczyk. I rzeczywiście, zawsze dostałem maile po takim samym artykule, ty arabski sługusie, prawda, straszny ten, a po drugi, ty za jakie żydowskie pieniądze piszesz te rzeczy, jak można było dać temu Moshe jakiemuś tam, prawda, głos w gazecie. No więc rzeczywiście to tak jest, że jeżeli próbuje się pokazać to z obu stron, to tak to się kończy. A co do tego, co Paweł Lisicki mówił, no to rzeczywiście, oczywiście tak jest. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mam myśli tą dysproporcję i asymetrię, że w Polsce całe szczęście w elitach polskich bycie antysemitą to rzecz kompromitująca, a mówienie takich rzeczy bardzo krzywdzących, bo przecież tam nawet jeden z ministrów, proszę mnie poprawić, ale mówił o polskich obozach śmierci, prawda, jest czymś, co jednak nie kompromituje, to jest jasne. Natomiast jest jeszcze, jeżeli wchodzimy w domenę realpolitik, to jest kwestia, powiedziałbym, nieproporcjonalnych wpływów Polaków i Żydów na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to było trochę tak, że ta debata o IPN-ie w pewnym sensie też toczyła się na amerykańskim gruncie, prawda, ta debata wywołana tą nowelizacją IPN-ie. I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że nadzieje niektórych naszych rodaków, że uda się na amerykańskim gruncie rzucić wyzwanie pewnej takiej części tej żydowskiej pamięci historycznej i stoczenie takiego boju, to jest takie przekonanie, że mrówka jest w stanie zatrzymać walec. Więc też musimy patrzeć na pewne sprawy realnie i szukałbym raczej jako zwolennik realpolitik w Żydach sojusznika, jeżeli chodzi o te historyczne sprawy, a nie szukać z nimi starcia i zwarcia, bo to się po prostu musi skończyć klęską ze względu na to, że tak zwane izraelskie czy też żydowskie lobby, o którym zresztą piszę sporo w książce, jest absolutnie potężne, a nasz głos jest delikatnie mówiąc znacznie, znacznie słabszy.
tylko jedną uwagę do tego, co Rafał Ziemkiewicz mówił, bo Rafał tak lekko potraktował i słusznie określenie, czy łatka, szczepienie łatki antysemity w Polsce. I tak faktycznie jest. To znaczy rzeczywiście jest tak, że żyjemy w tej szczęśliwej sytuacji, że w czasie takiej debaty historycznej przyczepianie przez kogoś, czy próba przyczepienia komuś łatki antysemity w Polsce jeszcze nie odbiera głosu i nie kompromituje. To znaczy możemy otwarcie o różnych rzeczach rozmawiać, prawda, i wydawać takie książki i o tym debatować. No ale prawda jest taka, że tylko, że takich miejsc, gdzie tak można dyskutować otwarcie poza Polską, to szczerze mówiąc specjalnie nie ma. Ja Państwu podam taką anegdotkę, która mnie skądinąd rozbawiła, rzecz jest właściwie całkiem niedawno. Rzecz dotyczy też spraw żydowskich, ale może mniej historycznych, bardziej teologicznych, bo to mnie interesuje, ale idealnie pasuje do tej opowieści, o której mówimy. Mianowicie, mniej więcej 3 miesiące temu napisałem do naszego tygodnika, to do rzeczy, taki artykuł na temat tekstu, który papież senior Benedykt XVI poświęcił kwestii, czy istnieją dwa przymierza Żydów z Panem Bogiem i chrześcijańskie, czy one są równoważne, czy nie. I w tym swoim tekście Benedykt XVI, krótko mówiąc, zakwestionował, tak się mogło wydawać, tezę, która wcześniej pojawiła się w ustach Jana Pawła II, który mówił o tym, że Stare Przymierze nigdy nie zostało skończone, nigdy nie zostało odwołane. No i ja napisałem taki tekst, gdzie stwierdziłem, że Benedykt XVI bardzo dobrze, że tę kwestię poruszył, że to jest istotna sprawa, bo rzeczywiście z logicznego punktu widzenia twierdzenie, że Stare Przymierze nie zostało odwołane, wydaje się być praktycznie nie do obrony. No i napisałem taki tekst i 3 dni temu patrzę, że ukazała się informacja, że Benedykt XVI napisał kolejny tekst, w którym wycofał się ze wszystkiego, co napisał wcześniej, ponieważ się wystraszył zarzutu antysemityzmu. I w związku z tym ogłosił w tym nowym swoim tekście, że zgadza się w pełni z tym, że Stare Przymierze nie zostało odwołane, a nawet poszedł dalej, bo powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze powiedział o tym, że misja Kościoła do Żydów nigdy nie powinna mieć miejsca i powiedział drugą rzecz, jeszcze bardziej istotną, że ona nigdy nie była przewidziana. A wszystko dlatego, że w tym czasie po opublikowaniu pierwszego tekstu zwaliła się na niego taka masa różnych oskarżeń właśnie o to, że szkodzi, że to jest właśnie antysemickie, że jak rozumiem postanowił się z tego wycofać. Podaję ten przykład, bo takich przykładów można, jeśli chodzi na przykład o historyków, wystarczy porównać dwie książki Thomasa Snydera, prawda? Pierwszą książkę Skrwawione ziemie i drugą książkę Czarna ziemia i zobaczyć jak całkiem inne stanowisko prezentuje. Dlaczego? No dlatego, bo po pierwszej książce został wielokrotnie skrytykowany, uznano, że właśnie zbyt propolski i że pojawiają się tam wątki antysemickie. Dlaczego te wątki się niby pojawiają? Dlatego, bo on porównywał i traktował różne narody w porównywalny sposób. Znaczy sprawdzał, pokazywał na przykład, że w latach 30. w Związku Sowieckim Polacy byli grupą najbardziej prześladowaną w przeciwieństwie do Żydów, którzy statystycznie byli grupą najbardziej bezpieczną. Tak? I samo tego rodzaju porównanie już ściągnęło na niego zarzut antysemityzmu. No ale oczywiście, ponieważ znany historyk, to jest naturalne, chce robić karierę i chce w związku z tym mieć silną pozycję, napisał następną książkę, gdzie praktycznie z wszystkich swoich tekstów się wycofał. Więc to nie jest tak, że łatka antysemityzmu jest czymś śmiesznym i niedziałającym. Owszem, w Polsce jeszcze nie, nie wiem co będzie dalej, w Polsce jeszcze nie, ale zapewniam Państwa, że w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w wielu innych państwach to jest po prostu niemal jak takie opieczętowanie kogoś, zamknięcie mu głosu, odebranie mu głosu i uniemożliwienie normalnej dyskusji. Dziękuję. Poruszyliśmy tutaj kwestię poparcia dla istnienia państwa Izrael. W momencie, gdy państwo to powstawało, poparcie to było oczywiście znikome. Nie budowano go również na pustyni. W Palestynie żyły setki tysięcy ludzi od pokoleń. I naród, który był chyba najbardziej doświadczony przez wojnę, stanął przed bardzo trudnym zadaniem. W tym czasie powstał konflikt, który do dziś destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie. O tym więcej powie Piotr Zychowicz. Mogę tam? Bo ja się muszę tak garbić. No tak, rzeczywiście, to Rafał też mówił o tym właśnie, że książka jest nie tylko o tych sprawach, które wypłynęły w trakcie tej wielkiej debaty polsko-żydowskiej, czyli duża część jest poświęcona właśnie żydowskiej policji, duża część polskiej policji granatowej, jest tekst o Judenratach, znaczy część o Judenratach, wspominam tam o Sonderkommando, o tak zwanej Żydokomunii, z drugiej strony o antysemityzmie i tym problemie stosunku polskiej wsi i małych miasteczek do Żydów w tej tak zwanej trzeciej fazie Holokaustu, ale rzeczywiście sporo też miejsca poświęciłem Izraelowi, który jest takim krajem, w którym poza Polską najwięcej czasu spędziłem w życiu.
dzięki siedzącemu obok Pawłowi Filisickiemu, który mnie tam wysyłał cały czas. I drodzy Państwo, rzeczywiście muszę powiedzieć, że Izrael jest krajem takim, który z jednej strony zachwyca rzeczywiście te osiągnięcia tego kraju, technologiczne, militarne. Ja jestem militarystą, więc to jest dla mnie naprawdę przyjemnie patrzeć na potężne czołgi Merkawa, które widziałem wielokrotnie, prujące przez pustynię i zostawiające za sobą takie wspaniałe tumany dymu i nad tym pikujące śmigłowce. Ten militarna siła, muskuły państwa Izrael są czymś wspaniałym, ale przede wszystkim pokazują, że stereotypy wszystkie dotyczące narodów są zawsze chybione, na ogół chybione, bo wiecie doskonale państwo, że wszyscy zawsze uważali, że Żydzi bić się nie potrafią, a okazało się, że się potrafią bić, nie wiem czy nie, najlepiej na świecie, jak się okazało, podczas wojny sześciodniowej czy kilku innych konfliktów z sąsiadami arabskimi. Natomiast również ten obraz Izraela, to muszę przyznać Państwu, że to jest chyba taka rzecz, której troszeczkę zmieniłem swoje nastawienie, kiedy tam zacząłem jeździć i obserwować to na miejscu. Nie da się ukryć rzeczywiście, że no, jakby to ująć, prawa palestyńskie prawa człowieka są jednak łamane tam na dużą skalę. I muszę Państwu powiedzieć, że w tej książce staram się cofnąć do roku 1948, do momentu założenia państwa Izrael i pokazuję, co wówczas się działo w latach 40. I to są takie dwie części tej książki. Jedna to dotyczy wydarzeń w 1948 roku, które rozpoczęły się mniej więcej, no jeszcze troszeczkę wcześniej, przed ogłoszeniem Deklaracji Niepodległości, czyli mianowicie wprowadzenia planu Dalet. To był plan przygotowany przez syjonistyczne kierownictwo, które zakładał, że Izrael będzie krajem tylko dla Żydów. Bo takie czołowe hasło syjonistyczne zakładało, że my potrzebujemy, to, że Palestyna, mówili syjoniści na końcu XIX wieku, to jest kraj bez ludzi, dla ludu, ziemia bez ludzi, dla ludu bez ziemi. No ale oczywiście to jest nieprawda. Tam mieszkało grubo ponad milion Palestyńczyków, Arabów miejscowych i tych ludzi w 1948 roku bardzo brutalnie usunięto ze swoich wiosek, z miast. Według profesora Ilana Pappe i w ogóle tej nowej szkoły, nowych historyków izraelskich, rewizjonistycznej, mieliśmy do czynienia wówczas z czystką etniczną. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy z tym mocnym określeniem, rzeczywiście całe wioski były wypędzane palestyńskie z terenu dzisiejszego Izraela. Takim symbolem tego była masakra w Deir Yassin w kwietniu 1948 roku, w której rzeczywiście izraelskie siły, to były siły takiej organizacji Irgun, dokonały krwawej masakry miejscowych Arabów. I działy się rzeczy absolutnie przerażające, a świat niestety, jak twierdzi profesor Lidon Pape, z którym rozmawiam w tej książce, no milczał, ponieważ miał wyrzuty sumienia za Holokaust. No a druga ciekawa sprawa to są oczywiście, i to jest taki rodzaj mojego konika, którym się interesuję od dawna, to znaczy terror. I staram się w tej książce pokazać, jak potworny sposób Izraelczycy, jakie to jest niesamowite napięcie psychiczne, kiedy się wychodzi na zakupy i nie wie się, czy przypadkiem na tym bazarze nie eksploduje bomba, czy nie eksploduje tam jakiś ładunek wybuchowy, jak potwornie ta walka z palestyńskim terroryzmem naznaczyła to społeczeństwo, ale również z drugiej strony pokazuje to, że w latach 40. Zamachy terrorystyczne, bombowe również, dokonywali żydowscy terroryści. I taki najsłynniejszy z nich to jest oczywiście w kwietniu 1946 roku, to jest zamach na hotel King David, potężny hotel w Lipcu. To jest potężny hotel, który znajduje się w samym centrum Jerozolimy i tam komando właśnie ekstremistów z organizacji Irgun, przebranych za bojów hotelowych, weszło do podziemi tego hotelu, podłożyli ładunki wybuchowe pod takie filary, na których opierał się ten hotel, wysadzili to wszystko w powietrze, zginęło 91 osób, był to jeden z największych, najstraszniejszych zamachów terrorystycznych tamtych czasów i zginęło w ogóle 17 Żydów, co ciekawe, w tym zamachu i była to robota właśnie organizacji ekstremistycznych żydowskich. Druga taka organizacja to była organizacja Lehi, zwana inaczej Gangiem Sterna. Zresztą byli to ludzie przeszkoleni przez drugi oddział, o czym też piszę, czyli polskie tajne służby. Tutaj między innymi w Andrychowie, w kilku innych poligonach, gdzie ich uczono właśnie taktyki walki miejskiej, sabotażu i dywersji. Oprócz tego hotelu King David oni mają na swoim koncie zastrzelenie między innymi hrabiego Folke Bernadotte, szwedzkiego wysłannika pokojowego na Bliski Wschód. Wielu Brytyjczyków wysadzali w powietrze samochody pułapki na bazarach arabskich, a czasami nawet osiołki pułapki, które zaopatrywali w ładunki wybuchowe. Także to też, drodzy Państwo, pokazuje po pierwsze
że pewna polityka państwa Izrael jest dzisiaj troszeczkę niekonsekwentna, bo kiedy wychodzi premier Benjamin Netanyahu, który jest spadkobiercą właśnie tradycji tego nacjonalizmu, czy też rewizjonizmu, syjonizmu rewizjonizmu, czyli prawicy izraelskiej, czyli właśnie organizacji Irgun, i potępia w Czambu terroryzm jako metodę działań i walki azjatyckich, dzikich Arabów, a potem drugiego dnia przecina wstęgę przed pomnikiem bojowników Irgunu i męczenników o niepodległość Izraela, to można to nazwać co najmniej grubą niekonsekwencją. To znaczy terror jest bronią słabych. I tak jak Izraelczycy walcząc z Brytyjczykami w latach 40. o powstanie w Palestynie państwa żydowskiego używali terroru w sposób absolutnie bezwzględny, i symbolem tego mogą być dwaj sierżanci brytyjscy, którzy zostali uprowadzeni, następnie powieszeni, a potem w workach na głowie wywieszeni w takim gaju eukaliptusowym, i potem zdjęcia tych dwóch zakrwawionych, rozpuchniętych od słońca ciał zmordowanych brytyjskich agentów, sierżantów brytyjskiej policji obiegły cały świat. Dzisiaj to jest trochę zapomniana sprawa, sporo o niej tutaj piszę. No i tak jak Żydzi używali tej broni w latach 40., żeby stworzyć swoje własne państwo, tak dzisiaj oczywiście Palestyńczycy używają tego terroru, żeby własną niepodległość zbudować na Bliskim Wschodzie. Także jak państwo widzą, nawet w tych izraelskich sprawach też staram się pokazać to, co się działo z rozmaitych punktów widzenia i przypomnieć takie wydarzenia, które zostały wymazane z historii, bo są właśnie, jak wskazuje podtytuł serii, niepoprawne politycznie. Dziękuję. Chciałbym oddać głos Rafałowi Ziemkiewiczowi. Rozumiem, że wypowiedź jest już gotowa. Niepotrzebne pytanie. Nie, ale na temat Izraela mam coś dodać, bo Piotr tutaj ma taką wiedzę, że trudno jest coś dodać, a ja no dość dużo o Izraelu pisałem. Zresztą no jestem w konfuzji w tej chwili, jak wszyscy ludzie, którzy uważali, że to jest w jakimś sensie nasz naturalny sojusznik, że powinniśmy nad zbliżeniem z tym krajem pracować. No a dzisiaj się właśnie przy okazji tej nieszczęsnej próby zapobieżenia używaniu obelżywego określenia polskie obozy koncentracyjne, no wylało się to wszystko i widzimy, że no niestety te interesy, które Żydom załatwia nienawiść do Polaków, sprawia, że się po prostu bardziej opłaca Polaków nienawidzieć, niż się z Polakami bratać. No tak jak powiedziałem, uważam, że tego typu, że nienawiść polityczna ma zawsze swoje określone przyczyny i coś komuś załatwia po prostu. No w Polsce nie ma miejsca na jakiś poważny antysemityzm, poza takim antysemityzmem plotkarskim, ponieważ nikt nikomu nie jest w stanie obiecać, że jak coś złego zrobimy Żydom, to będziemy mieli przez to więcej w portfelu, prawda, czy coś tam. Jest gniew, jest złość oczywiście, jest irytacja tym, że jesteśmy na arenie międzynarodowej opluwani, upokarzani, że jakiś tam znaleziono jakiś złoty pociąg mityczny, którego nie ma oczywiście, jestem o tym głęboko przekonany, ale ktoś tam co parę lat ogłasza, że wie, gdzie ten złoty pociąg jest, i natychmiast się szef Światowego Kongresu Żydów z Ameryki odzywa, że dawać to złoto nam, bo ono się nam należy, bo jeszcze nigdy Polacy nie zapłacili odszkodowań za Holokaust. Była taka sprawa, ja tego nie zmyślam, to jest autentyczna historia sprzed lat 2 czy 3, prawda, więc to oczywiście budzi nam jakąś taką irytację. Natomiast to chciałem się odnieść do tego, co Paweł powiedział, że no my rzeczywiście jakby jesteśmy świadkami teraz gwałtownego upadku kultury Zachodu na różnych poziomach, między innymi kompletnego zanegowania wartości podstawowych dla demokracji. Demokracja tam w praktyce już od dłuższego czasu, szczerze mówiąc, nie istnieje, czy słabuje, bo bardziej są to rządy oligarchiczne, co się dzieje, chociaż oczywiście odbywają się wybory, wszystkie rytuały, ale tak samo jak na przykład w Rzymie Cesarskim się przez 100 lat odbywały wybory i cały czas oficjalnie była to republika, a dzisiaj historycy nie mają wątpliwości, że rządził cesarz, a nie żadni konsulowie czy senatorzy obieralni. Więc po tym, jak w praktyce demokracja tam zaczęła słabować, w tej chwili jest zupełnie otwarcie wymawiana między innymi taka wartość, jaką jest wolność słowa. No jeżeli się na najwyższych gremiach, prawda, ONZ-owskich pojawia
zupełnie poważnie traktowana propozycja, że krytyka imigracji powinna być traktowana jako zbrodnia, jako przestępstwo i penalizowana w kodeksach karnych różnych krajów, to znaczy, że jesteśmy na ścieżce, znaczy my nie jesteśmy, chwalić Boga, za to właśnie jesteśmy atakowani, że my nie jesteśmy na ścieżce sowieckiej. Natomiast tam to nie jest tylko nostalgia, że się Karola Marksa jubileusz urządza. Ta jest niestety wskazówka, no Zachód gwałtownie w swoim upadku się w tym kierunku właśnie jakoś próbuje ratować się tworzeniem jakiegoś takiego neofeudalnego zamordyzmu. I bardzo dziwna jest dla mnie sytuacja rzeczywiście państwa Izrael, którego polityka jest absolutnie zaprzeczeniem takiego stereotypu, który Żydom jakąś przebiegłość przypisuje, jakąś szczególną mądrość czy wybitną inteligencję. No ja uważam, że polityka Izraela jest polityką jakąś, poza tym, że jest absolutnie bezwzględna i absolutnie stawia interes Izraela ponad wszystko, absolutnie wszystko, to jest to jakaś bezmyślna szarpanina, która w sumie polega na mnożeniu sobie wrogów w głębokim przekonaniu, że my Żydzi jesteśmy tak potężni, że nikt nam nie podskoczy. Otóż to jest fałszywe przekonanie. On gdzieś tam podskoczy i w Izrael sobie, szczerze mówiąc, pracuje na własną zgubę, obawiam się, w ten sposób. Co, jak mówię, jest ich problemem oczywiście. My możemy życzliwie im to wskazywać i pokazywać, że przyjęli zupełnie błędne założenia, które też wydaje mi się, że można wyjaśnić, skąd wzięły się. No, z tego, że żyjąc w stałym zagrożeniu postanowili formować nowe pokolenia w takim bardzo mocnym poczuciu, że Żydzi są oblężeni, nienawidzeni na całym świecie, muszą się trzymać razem, prawda, i tak dalej, tylko że to z kolei powoduje, że rzeczywiście ta nienawiść narasta, bo Żydzi wychowani, całe pokolenie izraelskie wychowane w tym poczuciu, że ich wszyscy nienawidzą, od razu jakby reagują wyższością pełną nienawiści z góry do wszystkich. Oczywiście nie chcę uogólniać, bo to w różnym stopniu jest, ale takie zjawisko istnieje. Świat ma duży problem z Izraelem i to jest taka paranoiczna sytuacja, że Izrael, który jest znienawidzony przez lewicę europejską, a jednocześnie Polska jest atakowana przez tę samą lewicę europejską zarzutem antysemityzmu i win, które mają jakoby Polacy wobec Żydów, jakoby jakichś szczególnych, prawda, większych niż inne narody, a w każdym razie nierozliczonych, w przeciwieństwie na przykład win niemieckich, które już to było dawno i nieprawda, i zapłacili kupę pieniędzy i przeprosili, więc nie ma się Niemców co czepiać, a Polacy ciągle nie zapłacili, jak z tym złotym pociągiem przykład pokazuje. Jesteśmy w związku z tym w jakiejś takiej sytuacji bardzo schizofrenicznej i na to jest tylko jedna rada. No, po prostu trzeba mówić prawdę, trzeba tę prawdę przypominać, trzeba tę prawdę znać, korzystając z tego, że tu w Polsce akurat rzeczywiście tę prawdę mówić można i nie grozi za to nic, no poza tym, że ktoś tam kogoś nazwie antysemitą, co akurat u nas w kraju na szczęście, chwalić Boga, tej mocy wykluczającej nie ma, bo no, jakby przeszliśmy, mamy szczepionkę na ten neototalitaryzm, który powoli się na Zachodzie umacnia. On się w Polsce, sądzę, nigdy nie będzie na to przyzwolenia po naszych doświadczeniach. Obym się nie mylił. Zanim oddam jeszcze głos panu Pawłowi Lisickiemu, chciałbym dorzucić pytanie, bo w zasadzie nie zgadzam się z jedną kwestią, to znaczy to nie jest do końca wyłącznie problem Izraela, bo trudno ułożyć sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nie mając dobrych relacji z Izraelem, więc w zasadzie Polska jest w dość trudnej sytuacji, bo z jednej strony widzimy problemy powodowane przez politykę obecnego rządu Izraela, a z drugiej, no cóż, mamy swoje interesy. Znaczy rozumiem, że pytanie brzmi... Jak Polska powinna zachować się w tej sytuacji? To znaczy nie chciałbym na to długo odpowiedzieć, tylko chcę zauważyć pewną zabawną rzecz, że twierdzenie, że Izrael de facto ma tak ogromny wpływ na politykę amerykańską, bardzo łatwo może zostać uznane właśnie za przejaw antysemityzmu, prawda? Bo to jest element tej totalnej hipokryzji. Rzecz oczywiste, bo tak faktycznie jest, są traktowane w zależności od sytuacji jako rzecz naganna. Jak się Polska powinna zachować, to może
moglibyśmy osobną dyskusję, a zdaje się, że my już dobiegamy końca. To tylko trzy rzeczy powiem. Po pierwsze, najlepiej tę różnicę między Polską a Zachodem obrazuje prosty fakt. Rafał Siemkiewicz wspomniał chyba Rafała Pankowskiego, jeśli dobrze pamiętam, za sprawą którego został umieszczony na liście antysemitów na Uniwersytecie w Hajfie. No, gdyby to był teraz kraj, gdyby Polska była taka jak inny kraj zachodni, to pan Pankowski by nie umieszczał go na liście antysemitów w Hajfie, tylko byłby prokuratorem generalnym albo jego głównym doradcą i by doprowadził do tego, żeby nie miał prawa występowania publicznie ani funkcjonowania publicznie. To jest właśnie niestety właśnie ta podstawowa różnica z korzyścią albo z gigantyczną korzyścią dla Polski w stosunku do wielu innych krajów zachodnich. Krótko mówiąc, tutaj radykałowie i ekstremiści mogą pisać listy i umieszczać kogoś na różnych listach poza Polską, natomiast faktycznie swoboda dyskusji i wymiany argumentów w Polsce jest bardzo duża. Rzecz druga dotyczy tego, bo o tym żeśmy mówili, ale trochę też nie ma na to czasu, żeby to rozwinąć. Dlaczego to paliwo antypolskie jest tak silne w Izraelu? No moim zdaniem przede wszystkim dlatego, i o tym też pisałem 2 lata temu, dlatego, bo jednak znacząca część elit żydowskich przyjęła za własną ideologię coś, co ja nazywam holokaustianizmem, czyli przeświadczeniem, że Holokaust jest, jakby to powiedzieć, absolutnie nieporównywalny z żadną inną zbrodnią, z żadną inną tragedią w dziejach i w związku z tym jest używany w sposób bardzo instrumentalny po to, żeby właśnie wspierać interesy Izraela, no a Polacy ze względu na to, że jak wynika z tej symetrii, jaka by ona nie była, wciąż pretendują również do kategorii ofiar, tak? No, może trochę mniejszych, bo oczywiście mniej ich zginęło, ale jednak są z tego powodu zagrożeniem. Dlatego kiedy Polacy mówią, przecież trochę to jest ta wersja, którą Piotr Cychowicz na początku przedstawił, przecież powinny to być 2 narody, które zostały, doświadczyły zbrodni, którą wykonał ten sam okupant, prawda? Nazistowskie Niemcy. I teoretycznie to powinno być tak, że jak 2 osoby, czy 2 narody, czy 2 grupy są ofiarami tego kogoś trzeciego, no to pomiędzy nimi powinna się wytworzyć solidarność. To jest dokładnie odwrotnie. Nie ma tej solidarności wśród ofiar, jest konkurencja, tak? To znaczy jest próba wyparcia, moim zdaniem, Polaków z tej kategorii ofiar. I rzecz ostatnia, którą chciałem powiedzieć, bardzo ciekawe są te właśnie wątki dotyczące powstania Izraela. Mnie to z kolei przypomniało, to było też takim ważnym elementem tej dyskusji po tej nieszczęsnej nowelizacji ustawy o IPN. Bardzo często można było usłyszeć po stronie różnych polityków izraelskich takie zarzuty, że o tym, jak to Polacy, no nie udało się mu dowieść, że rząd, ale tam niektóre grupy mogły współpracować z Niemcami po 1939 roku, albo że w ogóle polskie społeczeństwo współpracowało z Niemcami. Dowodem miała być właśnie istnienie granatowej policji, istnienie różnych innych de facto podporządkowanych Niemcom instytucji. A ja sobie wtedy przypomniałem taką bardzo dobrą książkę żydowskiego, izraelskiego historyka Leni Brennera, który opisuje, jak w 1941 roku Irgun właśnie, wspomniany tutaj przez Piotra Zychowicza, zaproponował wspólną operację niemieckim siłom zbrojnym przeciwko Wielkiej Brytanii, prawda, w 1941 roku, czyli w momencie, kiedy już, że tak powiem, ten radykalizm niemieckiej polityki wobec Żydów był oczywisty, polityki terroru, a i tak dla Irgunu gorszym, że tak powiem, z tego punktu widzenia gorszym zagrożeniem wydawała się Wielka Brytania i proponowali sojusz Niemcom, co tylko pokazuje, jak ostrożnie trzeba, jak kontekstowo trzeba podchodzić do historii, żeby ją tak naprawdę zrozumieć. Dziękuję bardzo. Ja przypominam tylko, że obiecaliśmy organizatorom, że skończymy o 16:00. Będziemy mieli czas na 2 krótkie pytania. Przypominam tylko, że z Piotrem Zychowiczem będzie można porozmawiać na dole na stanowisku 112 wydawnictwa Rebis. Chciałem zapytać, czy to prawda, że ostatnie roszczenia wobec polskich środowisk żydowskich wynoszą 300 miliardów dolarów? Podobno takie pismo zostało przed wakacjami skierowane do rządu polskiego. Drugie pytanie, kiedy się zaczął 22 lipca 1943 roku akcja wysiedleńcza, no dziennie z Umschlagplatz było wysyłanych do Treblinki około 4, 5, 6 tysięcy ludzi, Żydów. Ruta Sakowska w swojej książce Ludzie z dzielnicy zamkniętej pisze, nieżyjąca historyk z Żichu, pisze, że Niemcy pojawili się w getcie dopiero 7 dnia od rozpoczęcia akcji. Kto tych Żydów pakował do wagonów, do Treblinki? Mam pytanie. No, myślę, że wystarczy. Dziękuję.
ty. Tak? Ja mam coś. Dobrze, więc wie pan, jeżeli chodzi o odszkodowania, to przecież nikt tego nigdy w życiu nie policzył. To są jakieś cyfry, które coraz częściej krążą, coraz bardziej przerażające i wielkie. Dla mnie sprawa akurat jest bardzo prosta, wie pan, to znaczy źle się bardzo stało, że żydowskie roszczenia zostały wyjęte z ogólnego kontekstu problemu reprywatyzacji w Polsce. To znaczy Żydzi są tylko jednymi z ofiar rozmaitych najpierw niemieckich, potem komunistycznych działań nacjonalizacyjnych. I teraz, dla mnie sprawa jest prosta. Każdy obywatel Polski lub jego spadkobiercy, który coś miał i zostało to zabrane przez bolszewików albo przez Niemców, to musi to odzyskać. Jeżeli da się to w naturze, jeżeli się nie da, to na ogół się nie da już teraz, no to oczywiście trzeba znaleźć jakąś sensowną ustawę reprywatyzacyjną. I tak jak polskie ziemiaństwo musi dostać, to tak muszą dostać polscy Żydzi z powrotem. To moim zdaniem nie podlega dyskusji, bo prawo własności jest święte. Natomiast jest drugi problem. To znaczy jest tak zwane mienie bezspadkowe. To znaczy są Żydzi, którzy po prostu zginęli w Holokauście razem z całymi rodzinami, nie mają żadnych swoich krewnych ani potomków. I teraz niestety są organizacje żydowskie, głównie w Stanach Zjednoczonych, które nie mają kompletnie nic wspólnego z Holokaustem, które mają ochotę, żeby te mienie przejąć tylko na zasadzie jakiegoś, nie wiem, więzów krwi, czy czegoś takiego. No jest to oczywiście niedopuszczalne, na to się nie wolno zgodzić. Zgodnie z prawem rzymskim własność bezspadkowa przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, prawda? I chodzi o to, że nie może być tak, żeby jakieś organizacje bardzo zamożnych, z reguły adwokatów żydowskich z Nowego Jorku, którzy rozbijają się prywatnymi samolotami, i to jest prawda niestety, to jest, i to nie mówię tego jako Polak, tylko mówią to również Żydzi, ocaleli z Holokaustu, którzy są absolutnie oburzeni na tego typu praktyki, żeby oni, że tak powiem, mogli otrzymać pieniądze za polskich obywateli, którzy z nimi kompletnie nic wspólnego nie mieli, prawda? W związku z tym sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż tylko, prawda, no, Żydzi chcą polskich pieniędzy i nie dajemy. No, trzeba te dwie grupy w zdecydowany sposób rozdzielić. Aha, a jeżeli chodzi o getto, no to wie pan, to było tak, że na początku Niemcy ograniczyli się podczas tej wielkiej akcji deportacyjnej do akcji takiej nadzorczej i polecili tą deportację, żeby dokonywali jej rzeczywiście żydowska policja. Natomiast ustawili bardzo wysokie kwoty. One tam doszły w pewnym momencie do 10 tysięcy, no ale powiedzmy, że to było 6 tysięcy ludzi dziennie, tak zwanych łebków, miało być dostarczonych na Umschlagplatz. Natomiast zobaczyli Niemcy, że krótko mówiąc, robota nie idzie, mówiąc kolokwialnie, tak sprawnie, jakby chcieli. To znaczy jednak żydowscy policjanci, wie pan, mimo wszystko no, mieli, wie pan, no, rozmaite związki rodzinne, wielu z nich miało wyrzuty sumienia. Bardzo duża część z nich w ogóle nie zgłaszała się w tych dniach, wie pan, do pracy. Nie przychodziła do swoich komisariatów. W związku z tym Niemcy wkroczyli rzeczywiście bardzo brutalnie po kilku dniach trwania akcji deportacyjnej, żeby przyspieszyć tempo i nadać mu nową prędkość. I rzeczywiście, no wtedy to już było bardzo ostro. To znaczy w momencie, kiedy Niemcy zaczęli wchodzić do dzielnicy żydowskiej, to już nie było mowy o tym, że tak jak to robiła policja żydowska, że nie wiem, najpierw, wie pan, powiedzmy chory ze szpitali, prawda, potem jakiś uchodźców i tak dalej, to oni po prostu szli całymi kwartałami, wycinali po prostu całe kamienice na Umschlagplatz, opornych albo chorych strzelali na miejscu. Jest taka scena chyba w Liście Schindlera, kiedy wyrzucają przez okno, prawda, kobietę na wózku inwalidzkim. No to wtedy zaczęło się po prostu makabra. Chciałbym pana Piotra zapytać o organizację Żagiew i o skalę zjawiska. O co drugie? Żagiew i o skalę zjawiska. Żagiew, znaczy wie pan co, to ja nie wiem, czy to było tak bardzo sformalizowane, jak to się potem określa. To znaczy rzeczywiście i problem, ja akurat w swojej książce opisuję Kraków, który jest troszeczkę mniej znany. W pierwszej książce pisałem o Lolku Skosowskim i innych żydowskich agentach, którzy działali na terenie Warszawy, a teraz skupiłem się na Krakowie i piszę między innymi o niesamowitej historii pięknej Stefy. To była prześliczna dziewczyna, Żydówka, która mieszkała w getcie i nawiązała pewne, powiedziałbym, stosunki nieformalne z jednym z gestapowców. I rzeczywiście ona została użyta do tego, żeby na terenie po aryjskiej stronie muru wyszukiwać ukrywających się Żydów, swoich współbraci. No i sprowadzała na miejsce gestapo, prawda? I to gestapo tych ludzi aresztowało i w książce opisuję taką wstrząsającą scenę, bo zamówiłem akta tej pani, które są dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej, bo potem było śledztwo wobec komunistyczne władze wobec niej prowadziły, ona uciekła na zachód. I proszę sobie wyobrazić, że ta pani na plantach, gdzie bawiły się dzieci,
podchodziła do bawiących się dzieci. I wiecie państwo, to było tak. Niemcy w zasadzie Żyda to tak mogli rozpoznać na dwoje, babka wróżyła na ulicy, prawda? Polak znacznie bardziej. No i tutaj w tym miejscu wchodzili do akcji szmalcownicy. Ale w takich sytuacjach, kiedy i Polak, i Niemiec nie potrafi zidentyfikować, no to rzeczywiście wtedy wkraczali do akcji żydowscy agenci i ona rozpoznawała żydowskie dzieci, zaprzyjaźniała się z nimi, bawiła, dawała im cukierki i na tej zasadzie zorientowała się, które to jest dziecko żydowskie, które się ukrywa po aryjskiej stronie i sprowadzała na miejsce gestapo. I takich agentów rzeczywiście było trochę w Warszawie, było trochę w Krakowie, opisuję te sprawy, całe takie były struktury. Słucham? No wie pan, no któż to może wiedzieć? No w Krakowie mówimy, nie, ale to nie są duże liczby, to jest kilkunastu ludzi w Krakowie, mi się tak wydaje, maksymalnie kilkudziesięciu. Ale trzynastka to jest zupełnie coś innego, to jest Urząd do Walki z Lifą, nie, to jest, mieli pan dwie rzeczy, trzynastka działała w getcie, a poza gettem. I także, drodzy państwo, ale proszę pamiętać o tym, są to rzeczy absolutnie przerażające, tak? I rzeczywiście są relacje, które pokazują, że Żydzi ukrywający się po stronie aryjskiej w Krakowie, na przykład, albo w Warszawie, najbardziej bali się właśnie ich, no bo oni znali środowisko, prawda, wiedzieli o wszystkim. No ale proszę pamiętać, że o co toczyła się ta gra, prawda? Znaczy to była gra o życie, żeby nie było wątpliwości, prawda? To znaczy to byli ludzie, którzy rozpoczynali tą współpracę z Niemcami, no po to oni oczywiście, chociaż pewnie takie przypadki też się zdarzały, bo różni ludzie są, prawda, na świecie, natomiast odmowa udziału w czymś takim, no oczywiście kończyłaby się, że oni sami straciliby życie w Płaszowie czy w Auschwitz. No. W związku z tym oczywiście nie usprawiedliwiam tego w żaden sposób, natomiast pokazuję kontekst tego działania. Jeszcze jedno pytanie i przenosimy się na dół, proszę. Przede wszystkim dzień dobry. Wczoraj był drugi dzień międzynarodowej konferencji organizowanej w Muzeum POLIN Żydzi u progu niepodległości. I tam wystąpiło szereg emerytowanych głównie profesorów, ale wystąpił również taki mniej znany, bo mniej po prostu napastliwy doktor Wrubel, profesor z Uniwersytetu w Toronto. I teraz pytanie. Zadano pytanie profesorowi Wrublowi, czy jest jakaś nadzieja, że my w jakimś duchu intelektualnej, uczciwej, historycznej dyskusji potrafimy te wszystkie problemy, o których między innymi mówił pan redaktor Lisicki, jakoś zebrać i w Polsce w sposób cywilizowany uporządkować. Na co pan doktor Wrubel ryknął śmiechem i powiedział, nie ma żadnej nadziei. A jak się zapytaliśmy, to w takim razie dlaczego pan ryczy ze śmiechu? Bo ja się śmieję z siebie. I to jest wszystko. I na koniec taka anegdota, którą zna pan redaktor Ziemkiewicz. W czwartek z kolei młody licealista z liceum Rejtana, bardzo podupałego, ale przekazał jedną interesującą informację. W liceum Rejtana w Warszawie, kiedyś chluba, przeprowadzono plebiscyt wśród uczniów Polka stulecia niepodległości. I ten uczeń powiedział, zresztą sprawa była suflowana, manipulowana. Z Polką stulecia niepodległości Polski została Róża Luksemburg. I ci panowie, profesorowie, pan Poloński, pan Egon, pan Wrubel powiedzieli, no fantastycznie, przecież to była zjawiskowa kobieta. Dziękuję bardzo. Rafał, to ty chyba musisz, Paweł. Czy nie, no ja... Nie było pytania, to ja tylko powiem tak, że powtórzę, co napisałem. No, Muzeum POLIN to jest bardzo szczególna jaczejka pewnego środowiska politycznego. I to jest dokładnie to samo środowisko, które kiedyś Polakom ukradło Solidarności, konkretnie ukradło jej gazetę, a teraz Żydom ukradło ich muzeum. Po prostu to, co tam się odbywa, to są wiece kodowskie po prostu z jakimś takim silnym tęczowym nalotem. Nic nie ma to wspólnego z muzealnictwem, przynajmniej ta część właśnie spotkaniowa. Nie chcę recenzować tych wystaw rozmaitych, bo tam nie bywam, więc nie wszystkie oglądałem. No, ale jeśli chodzi o te spotkania, to jest coś żenującego. No. No rozumiem, że skoro tu siedzimy i rozmawiamy, to mamy nadzieję. Jeszcze Piotr Zychowicz kolejne książki pisze. Jakby nie miał nadziei, to chyba by nie pisał. Nie no, wzbudził pan we mnie przygnębienie, bo to wszystko jest niepotrzebne w takim razie. No. Nie, chyba wie pan, trzeba spojrzeć bardziej
bardziej optymistycznie na te sprawy. No, mi się wydaje, wie pan, że to jest trochę tak, że proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób traktowana jest pierwsza wojna światowa w Polsce obecnie, czy powstanie styczniowe, czy listopadowe, prawda? Jeszcze bardzo mało czasu minęło od końca II wojny światowej. Te sprawy są niezwykle drażliwe. Proszę pamiętać, że w dużej mierze pamięć o Holokauście na Zachodzie i o tym, co się działo w Polsce, ukształtowały wspomnienia ocalałych, prawda? Dziadków, babci. I paradoks polega na tym, że ci ludzie mają bardzo różne też doświadczenia, prawda? I opowiadają o spotkaniu Polaków dobrych, złych. No i to tak wszystko się strasznie zapętliło. Ja pamiętam jeszcze w pierwszej części Żydów była taka książka, rozmowa z profesorem Dawidem Cezarianim, który już umarł, prawda? Niestety to był doradca rządu Jej Królewskiej Mości do spraw żydowskich, zresztą pochodzenia żydowskiego, który mówił, że bardzo brutalną rzecz powiedział. Pokolenie świadków musi umrzeć. Po prostu i wtedy będziemy mogli spokojnie rozmawiać o tych sprawach. To jest bardzo brutalne i straszne, ale być może rzeczywiście coś jest na rzeczy. Musi upłynąć może jakaś karencja do tego, żeby podejść do tych spraw spokojnie, chłodnym okiem, a nie tak emocjonalnie. Grabowski. No, to... znaczy, bo, znaczy nie wiem, czy mamy już, czy już nie mamy czasu, czy mamy czas. Dwie minuty jeszcze. Dwie minuty. Nie, to ja tylko bardzo krótko powiem, że oczywiście kategoria pokolenia świadków jest istotna, ale moim zdaniem obserwujemy raczej odwrotną tendencję, to znaczy w miarę mijania czasu to, co ja nazwałem tym holokaustianizmem, narasta, nie się zmniejsza, bo to nie jest już tak, że to jest wyłącznie kwestia pamięci, prawda? Wiadomo, że ludzie mają, mogą mieć różne, świadkowie mają różną pamięć i przekazują to późniejszemu pokoleniu. Problemem prawdziwym jest to, kiedy ta pamięć staje się instrumentem do zarządzania polityką tak naprawdę, do budowania ideologii. I z tym mamy do czynienia. I dlatego trudno sobie wyobrazić, a ponieważ to jest bardzo skuteczny mechanizm, bo jak mówię, w Polsce to on doprowadził do tego, że Polska tak naprawdę wycofała się z projektu ustawy, prawda? No bo tak naprawdę ustawa zniknęła, ponieważ wskutek nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych, a nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych był spowodowany naciskiem izraelskim, Polska wycofała się ze zmiany ustawowej, tak? Ale wyobraźmy sobie, że ten nacisk czy tego sposobu działania jest również używany przecież w stosunku do innych państw i innych kwestii. To oznacza, że ten mechanizm jest bardzo skuteczny. Tak długo jak ten mechanizm jest skuteczny, no nie wróżę powodzenia normalnej debacie, tak? Bo debata musi oznaczać, że strony przystępują do niej bezinteresownie. Tak? Znaczy mamy pewne fakty, debatujemy, sprawdzamy ich i to jest dyskusja historyczna. Ale czymś zupełnie innym jest dyskusja, nazwijmy to ideologiczno-polityczna, kiedy przystępuje się do dyskusji nie po to, żeby opierając się na faktach i argumentach przekonywać, tylko po to, że się realizuje pewien interes, który chce się narzucić drugiej stronie, prawda? I wtedy dyskusja jest tak naprawdę tylko pewnego rodzaju takim przyczynkiem do tego, żeby postawić na swoim. Więc tak to jest. Tak, krótko mówiąc, że to my mamy prawa do tego złotego pociągu, albo to my mamy te prawa. Ja chciałem na koniec powiedzieć anegdotę, to opisałem w takim tekście w książce Viagra Mać, więc już dość dawno, w 2002 roku, a byłem akurat w Stanach, kiedy było 50-lecie wyzwolenia obozu Auschwitz i no, z tej okazji tam robiono rozmaite spotkania z tak zwanymi survivorami. I mój szef z biura, taki Bob, taki typowy Amerykanin, nawet nie bardzo wiedział, gdzie Europa leży, bo to było w Seattle, więc na tamtym wybrzeżu to jeszcze mniej wiedzą. Poszedł po prostu i opowiedział mi historię, że był jakiś staruszek, który opowiadał właśnie o swoim dzieciństwie spędzonym w Polsce i o tym, że Polacy to tacy byli fajni, a zwłaszcza polscy kawalerzyści, tacy dzielni, no ale niestety przyszli ci Niemcy, pobili Polaków, wtedy się piekło zaczęło, ale generalnie mówił dobrze o tych Polakach i było dwóch młodych organizatorów, takich w wieku no, po 20 parę lat i oni zaczęli psykać, a w końcu po prostu zabrali temu dziadkowi mikrofon, że on głupoty gada i zaczęli, wygłosili cały standard o tym właśnie, że to Polacy z tych Niemców zaprosili specjalnie po to, żeby wcale z nimi nie walczyli, Polacy w ogóle nie cierpieli w czasie tego, tylko Żydzi są jedynymi ofiarami i tak dalej. Cały ten, no gówniarze, którzy oczywiście nawet nie mogli marca 68 roku pamiętać, co mówić o wojnie. Więc to niestety pokazuje, że oprócz tezy, konkurencyjna teza, że muszą wybrzmieć świadkowie, jest też taka, że jak tu pisać współczesne przypadki zamiast mitologii są naoczne świadki, prawda? Czyli jak naocznych świadków zabraknie, to wtedy dopiero się mitologia zaczyna, ponieważ no, jest interes, który potrzebuje uzasadnienia, a jak potrzebuje, to jest popyt właśnie na nienawiść, niestety. To co
co, to już puentujemy, tak? To, tak, to jeszcze ja tak powiem proszę. Państwu na sam koniec, ale trochę przygotowałem sobie puentę na zakończenie tego spotkania. Paweł Lisicki to już powiedział, ale to jeszcze raz powtórzę może, bo no ale cóż, wiecie Państwo, problem polega na tym i jakby dlaczego ta książka jest z jednej strony bardzo drastyczna, muszę Państwu powiedzieć, ostrzegam Państwa, że te opisy tam jakby, no to jest pisane bez żadnej taryfy ulgowej, opisy tego, co robili niektórzy, to Paweł mówił, Polacy, ale również niektórzy Żydzi, to będzie dla Państwa bardzo szokujące, no są rzeczywiście mrożące krew w żyłach i ta historia po prostu opowiada historię prawdziwą, bez żadnych upiększeń, ale jakby główna teza tej książki, jedna z głównych tez jest taka, że wszystkich tych rzeczy, drodzy Państwo, by nie było, gdyby nie okupacja niemiecka. I to jest najważniejsza absolutnie rzecz, o której musicie Państwo pamiętać i dlaczego uważam, że ta awantura i cały ten spór polsko-żydowski uważam za gorszący i niepotrzebny i w ogóle inaczej trzeba te wszystkie sprawy rozgrywać. To znaczy, żaden policjant żydowski by, drodzy Państwo, że drugiego Żyda nie zapakował do pociągu do Treblinki, bo Treblinka by w ogóle nie powstała, gdyby nie okupacja niemiecka, prawda? Żaden granatowy policjant by nie strzelił do Żyda gdzieś na jakiejś prowincji, żeby go ograbić, bo w ogóle by granatowej policji nie było, bo to Niemcy stworzyli granatową policję. Chłop z Polski też by raczej za Żydem, wiecie Państwo, po lesie z siekierą nie ganiał, bo przecież to Niemcy wprowadzili takie prawa, które tych Żydów spoza prawa w ogóle usunęły, prawda, i judziły te prawa i ta potworna propaganda antysemicka, która była skierowana do Polaków, którą Niemcy przygotowywali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żadne Judenraty by nie powstały, a Chaim Rumkowski, przewodniczący Judenratu w Litzmannstadt Ghetto, którym tutaj pisze całą sporą część, nigdy by nie wystąpił ze swoją słynną mową podczas tak zwanej Wielkiej Szpery, czyli wielkiej deportacji, podczas której stanął przed Żydami swoimi współobywatelami i powiedział, dajcie mi swoje dzieci, prawda? I to jest ten symbol właśnie tego koszmaru tych Judenratów, czyli człowiek, który domaga się wydania dzieci na rzeź, bo wierzy naiwnie, że wydając część uratuje całość, prawda? Skończyło się to w ten sposób, że Chaim Rumkowski pojechał ostatnim transportem do Auschwitz, głosi wieść, że salonką, którą podstawili mu Niemcy, ale na miejscu rozpoznali go żydowcy współwięźniowie i wrzucili go żywcem do pieca krematoryjnego. Ale gdyby nie niemiecka okupacja, to ten człowiek nigdy by nie został szefem Judenratu, bo Judenrat by nigdy nie powstał. W związku z tym pamiętajcie Państwo, że wszystko, co w tej książce jest opisane, wszystkie te straszne rzeczy powstały dlatego, że to, co złe w człowieku i tą ludzką naturę złą uruchomiła właśnie ta okupacja, narodowy socjalizm, Niemcy, hitleryzm. I to jest chyba taka teza i tak jak mówię, podstawa do dyskusji, która wydaje mi się rozwiązywać pewne problemy polsko-żydowskie. Dziękuję Państwu za przybycie i za udział w debacie.